Dzisiejszy debiut na rynku Catalyst to jest konsekwencja emisji obligacji na 120 milionów, jakie mieliśmy w grudniu ubiegłego roku. Idąc naprzeciw naszym inwestorom, naszym obligatoriuszom, zdecydowaliśmy się włączyć tą emisję do obrotu na rynku Catalyst. Jakkolwiek jesteśmy na rynku giełdowym do 2007 roku, rzeczywiście dzisiejszy dzień pierwszego notowania jest naszym debiutem na tym rynku. Te obligacje były wyemitowane między innymi po to, żeby częściowo spłacić nasze zadłużenie z wcześniejszej emisji, a której zapadalność była w styczniu bieżącego roku, przy czym należy podkreślić, że częściowo spłaciliśmy te obligacje 60 milionów gotówką, a częściowo z tej emisji grudniowej. Przy czym te obligacje są obligacjami stosunkowo krótkimi, są to obligacje dwuletnie i w dodatku jeszcze po drodze z amortyzacją, czy częściową spłatą. Czyli po drodze spłacamy część zadłużenia w grudniu bieżącego roku i w przyszłym roku. Dlaczego? Dlatego, że mamy stosunkowo dobrą płynność w spółce i wybierając stosunkowo krótkie obligacje też braliśmy pod uwagę to, że koszt tychże obligacji jest zdecydowanie mniejszy, a przy tym też budujemy wiarygodność, jeśli chodzi o naszych inwestorów, naszych obligatariuszy. My konsekwentnie realizujemy przyjętą wcześniej strategię zabudowy dużego banku gruntów, który nabyliśmy wiele lat temu, bo tak naprawdę jest. W niektórych inwestycjach jest to 5-6 lat temu. I dzisiaj pozwala nam to na przygotowywanie nowych inwestycji. W ogóle byliśmy jesteśmy znani z zabudowywania obrzeży Warszawy, rynku przede wszystkim białołęckiego. Tym niemniej mamy bardzo dużą inwestycję flagową przy ulicy Kasprzaka, gdzie mamy bardzo dużą nieruchomość, docelowo na ponad 3000 lokali. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że zabudowujemy około połowy tego potencjału. Kończymy inwestycje duże etapy właśnie przy ulicy Kasprzaka na ponad 1000 lokali, ale jednocześnie też budujemy następne na ponad 800 lokali w tejże lokalizacji i dodatkowo jeszcze wprowadzamy w połowie tego roku następny etap, a na przełomie jeszcze 2016-2017 etap ostatni. W sumie to bardzo duża inwestycja, bardzo rentowna, ciesząca się ogromną popularnością. Wystarczy powiedzieć, że pomimo, że to wprowadzamy kolejne etapy, w każdym tak naprawdę w przeciągu kilku miesięcy oferta jest wyprzedana.